bracia i siostry, pozdrowieni na początku tej mszy świętej przez księdza rektora Kościoła Świętej Anny, Kościoła Akademickiego. Szczególnie my, profesorowie, rektorzy i nade wszystko studenci, którzy zapełniacie ten Kościół Akademicki w tym czasie, kiedy w całej Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, odbywają się inauguracje roku akademickiego w różnych uczelniach i będą się jeszcze odbywać w przyszłym tygodniu, co będzie znaczyło, że rozpoczął się nowy rok akademicki. I to wszystko, co jest zawarte w planach uczelni, i to wszystko, co jest zawarte w zamiarach profesorów i studentów, niejako symbolicznie przynosicie dzisiaj do tego Kościoła Akademickiego, aby złożyć na ołtarzu tej Eucharystii, którą sprawujemy, uobecniamy ofiarę Jezusa Chrystusa, aby Chrystus te wszystkie nasze prośby, sprawy przyjął i pobłogosławił i dał siłę swojemu ludowi uczelnianemu uniwersyteckiemu do tego, by pełnić swoją misję i pełnić swoje zadania wobec naszej ojczyzny, pełnić swoje zadania wobec studentów, ale także wobec wszystkich ludzi, którzy swoją pracą uczelnianą profesorską służycie, bo przecież służycie każdemu człowiekowi, każdej ludzkiej społeczności i rozwojowi świata, w którym żyjemy i które nas otacza. Składamy to wszystko na ołtarzu Eucharystii. Z jednej strony Bogu dziękujemy, a z drugiej strony prosimy Go o Bożą łaskę, Boże błogosławieństwo, żeby ten nowy rok akademicki rozpoczął się szczęśliwie, dobrze i żeby on był rokiem błogosławionym dla wszystkich, którzy korzystają z tej służby, z tego szczególnego powołania, jakim jest powołanie profesora i powołanie studenta. I właśnie w tym momencie, na początku roku akademickiego, słyszymy te piękne słowa z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, kiedy przypomina swojemu uczniowi tego, którego wyświęcił na biskupa, przypomina mu się, abyś na nowo rozpalił charyzmat, który został ci dany przez złożenie mojego rąk. Bezpośrednio mówi święty Paweł o święceniach, które udzielił i odwołuje się do tej pierwotnej gorliwości charyzmatu świętym. Ale przecież, kiedy dzisiaj przyjmujemy te słowa my, tutaj zgromadzeni, to przecież przyjmujemy je nie tylko jako ludzie wyświęceni, biskupi czy kapłani. Przyjmujemy je wszyscy. Możemy i powinniśmy te słowa o rozpaleniu na nowo charyzmatu, który został nam dany, odnieść do naszego chrztu i wierzchowania. Tam otrzymaliśmy charyzmat życia chrześcijańskiego i zostaliśmy przez Boga powołani i posłani, aby w tym charyzmacie żyć, aby ten charyzmat ciągle na nowo rozwijać i ciągle się na nowo w konkretnym, codziennym życiu do niego odwoływać. Każdy z nas, który jest tutaj jako człowiek żyjący w rodzinie, małżeństwie, może powiedzieć: przypomina mi Pan Bóg, abym na nowo rozpalił charyzmat dany w sakramencie małżeństwa. Każdy człowiek powołany do takiego czy innego rodzaju stylu życia i pracy zawodowej, także może powiedzieć: rozpal na nowo. Staraj się rozpalić na nowo ten charyzmat, który jest każdemu z nas dany. I tak jak to powiedział, po raz drugi się powołuje na to słowo, które zostało powiedziane przez księdza rektora, taki charyzmat jest także charyzmat bycia profesorem, naukowcem, człowiekiem, który jest mistrzem dla innych, ale takim charyzmatem, który trzeba ciągle na nowo, a szczególnie o początku nowego
jak się rozmówuje przyjazdem ognisko, tym charyzmatem jest także nasze powołanie, które realizujecie przez waszą pracę naukową, przez wasze studiowanie. I dlatego odnoszę te słowa dzisiaj, ten wieczór, kiedy się modlimy za wszystkie warszawskie uczelnie, za wszystkich profesorów, studentów. Odnośnie te słowa do nas tutaj zgromadzonych w takim zakresie, w jakim one nas dotyczą i w jakim powinniśmy je do siebie odnosić. I są drugie słowa dzisiejszej Ewangelii, nad którymi chciałbym się na moment zatrzymać, po to, by wydobyć z tych słów inspirację do tego wszystkiego, do czego jesteśmy powołani na uczelni. To są słowa, które Pan Jezus wypowiada w szczególnym kontekście. Mianowicie, kiedy powiedział im o przebaczeniu, kiedy powiedział im, że trzeba wiele razy przebaczać i że trzeba przebaczać wszystkim. Nie mogli tego pojąć. Dlatego zawołali do Mistrza: Panie, przymnóż nam wiarę, a wystarczy. Chciałby się powiedzieć w bezpośrednim wydźwięku tego Słowa Bożego: przymnóż nam wiarę, byśmy potrafili przebaczać, kochać wszystkim, także nieprzyjemnym. Ale ten fragment Ewangelii, który dzisiaj przeczytaliśmy, zamyka się niejako takim powiedzeniem, które nam odpowiada, dlaczego to przymnożenie wiary jest potrzebne. Przymnóż nam wiarę, byśmy potrafili być służebni wobec ludzi. Byśmy umieli powiedzieć, jak mówi Pan Jezus: słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy byli wykonać. Do tego także jest potrzebne nam wszystkim przymnożenie tej wiary, o którą proszą Pana Jezusa apostołowie. Ta służebność wobec człowieka, ta służebność wobec społeczności, ta służebność ma u podstaw, kiedy mówię do nas profesorów, studentów, ale przecież do wszystkich, ona ma u swoich podstaw służebność wobec prawdy. Po to jest uczelnia na pierwszym miejscu, żeby w niej służono prawdzie i prawdy szukano, prawdy odkrywano, żeby nie służono żadnej teologii. Żeby uczelnia właśnie w duchu tej służby, służby w prawdzie, była tym jasnym kierunkowskazem dla dzisiejszego świata całego. Świata i tych, którzy uprawiają politykę, i świata tych, którzy prowadzą takie czy inne biznesy, czy takie inne skomplikowane sprawy. U podstaw musi być to przymnóż nam wiary, abyśmy potrafili służyć prawdzie. Tak się składa, że w pierwszych dniach października, a także potem, mamy kilku takich świętych, których wspominamy, którzy w tej służbie człowiekowi, służbie Bogu i ludziom, służbie w prawdzie się wyróżniali w sposób szczególny. Wspominaliśmy 4 października świętego Franciszka z Asyżu. Ten radosny, prosty, święty potrafił wszystko oddać, wszystkiego się wyrzekł, by służyć Bogu i ludziom tamtych czasów, wcale niełatwego. I by stworzyć ruch franciszkański, który pokazał, w jaki sposób człowiek ma i może być służebny wobec człowieka i w jaki sposób może być służebny wobec świata przyrody, świata stworzenia. Ten jego wspaniały hymn posłaniec w przyrodzie, mimo że pewnie nie było tak trudnych czasów, jakbyśmy dziś powiedzieli, mówiąc językiem trochę ekologicznym, on wyczuwał tę zależność od Boga i potrzebę stworzenia temu światu, który Pan człowiekowi powierzył, żeby mądrze zarządzał.
I to jest jeden z tych przykładów. Ale także w październiku z innej nieco dziedziny wspominaliśmy wczoraj świętą siostrę Faustynę. Tę, na której się spełniły słowa wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś postaci. To była ledwo co usząca dziewczyna, która wstąpiła do klasztoru i jej Pan wymierzył. To, co zapisała w dzienniczku, stała się służebna wobec wielkiej prawdy, która jest naszą nadzieją. Prawdą Bożego Miłosierdzia względem nas. Dzięki tej nadziei, dzięki tej prawdzie, każdy z nas z trudnością może znaczyć swoją przyszłość, swoje życie, także wtedy, gdy jesteśmy słabi i grzeszni, a takimi właśnie jesteśmy. I trzeci święty, który mi się nasuwa, to jest święty Arkanek, także właśnie duchowy święty. Niejako nasz kolega, profesorów, studentów, prawdziwy brat i profesorów, studentów, profesorów i będąc mocno zatroskany każdego studenta. Ten święty uczony, który potraktował swoje życie jako służbę prawdzie i człowiekowi, jest naszym patronem w tej inauguracji nowego roku akademickiego. I na koniec jeszcze jedna z prawa, jedna na postać, jeszcze nie święty, ale biskup ogłoszenia błogosławionym, kardynał Stefan Wyszyński, którego proces beatyfikacyjny skończył się w minionym tygodniu w Rzymie. I miałem okazję być na końcu tego procesu, podobnie jak w całym jego przebiegu, bardzo blisko tej postaci, wyjątkowej postaci drugiej połowy XX wieku, a w pewnym sensie pierwszej połowy XX wieku, który nam pokazuje jeszcze w inny sposób służebność. Wobec Kościoła, wobec Polski, wobec człowieka. Służebności poprzez szukanie prawdy, służebności poprzez miłość, aż do miłości nieprzyjaciół. Za mało na ten temat mówimy, a kiedy się odsłoni prawda kardynała Wyszyńskiego po beatyfikacji bardziej, to się przekonamy, jak w całym jego życiu, w całej jego twórczości wypowiedzianej w kazaniach i napisanej w książkach, wspomnienia przepisa, jak on upominał każdego, który próbował o nieprzyjaciołach mówić źle, zemstą. Jak potrafił upominać i sam świecić tutaj przykładem. Ale dlaczego? I tu wracamy do początku. Bo tak jak apostołowie sobie nie mogli poradzić z przebaczeniem, z miłością nieprzyjaciół i wołali Panie przymnóż na wiarę, tak Wyszyński, nowy, błogosławiony za parę miesięcy, był tym człowiekiem, który od tej wiary i o jej przymnożenie się modlił nieustannie po to, by potrafił służyć, by potrafił służyć tak, jak tego mówił Pan Jezus, byśmy wszyscy jesteśmy potrafili mówić, a przynajmniej tak myśleć. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wypełniliśmy to, czego powinniśmy byli dokonać, zrobić. I żebyśmy potrafili właśnie w tej postawie naśladować wielkie przykłady, które mamy w naszej biografii, ale także wielkie przykłady, które mamy nieraz wśród zwykłych, prostych ludzi, którzy sobie potrafią poradzić z tym, z czym wielu dzisiaj nie może sobie poradzić wtedy, kiedy przychodzą sprawy, które dzielą, które wywołują niepokój, które wywołują jakieś rozgoryczenie z tego wszystkiego, co się dzieje w nas i wokół nas, w tym konkretnie rzeczywistości. Módlmy się więc, bracia i siostry, za was wszystkich, przedstawicieli świata akademickiego, aby Pan wam przymnożył wiarę także po to, abyście swoje powołanie
bo jest to powołanie, bycie naukowcem, studentem, żebyście je traktowali jeszcze i znajdowali w Boga siłę do tego, by być człowiekiem służby Bogu i służby ludziom i służby tym wszystkim, którzy naszej pracy, waszego poszukiwania prawdy i odkrywania prawdy potrzebują. Wyznajemy naszą wiarę.